Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, mamy późną jesień 2019. Zaczyna się robić chłodno i dzisiaj poruszymy taki temat. Bardzo często, gęsto przychodzi zima, przychodzi jesień. Ktoś zaczyna mieć problem z ogrzewaniem samochodu. No i ja tu zaraz Wam pokażę taką małą, prostą rzecz, którą będziecie mogli sobie sprawdzić. Może nie do końca, ale w większości pojazdów da Wam to wytłumaczenie, czy Wasz układ ogrzewania, Wasza chłodniczka, nagrzewnica w samochodzie, chłodniczka to może nie, ona wygląda jak chłodniczka, ale jest nagrzewnicą, czy ma jakiś problem, czy działa w porządku. Otóż słuchajcie, mamy przed sobą tutaj klimatyzację, mamy przed sobą nadmuch, generalnie nie mamy tutaj klimatroniku, czyli układ jest tutaj nie dwustrefowy, tylko jednostrefowy. No i sytuacja jest jaka? Samochód, jak zobaczymy dobrze, ma już, można powiedzieć, temperaturę. No jeszcze nie ma temperatury tej takiej prawidłowej roboczej swojej, ale ma już prawie 70 stopni. No i teraz tak. Ogrzewanie mamy włączone, jak widzicie, pyk na full. Mamy skierowany nadmuch na nas, tutaj mamy włączony któryś tam bieg, ale to nie o to chodzi. No i teraz rzecz jest jaka. Do takiego testu, co Wam powiem, co będziecie potrzebowali. Zakup najzwyklejszego termometru, tego typu na baterię. On jest taką sondą na końcu, jest czujniczek, gdzie on jest, o tutaj. Jak się to sprawdza, jak się to przekłada? Otóż słuchajcie, samochód grzeje kiepsko. Przyjmijmy założenie, tak jak tutaj w tym przypadku teraz aktualnie się coś zrobiło. Jak możemy stwierdzić, czy mamy problem z naszą nagrzewnicą, czy nie? No i odpowiem Wam rzecz jaką. Gdybyśmy mieli tutaj samochód dwustrefowy, czyli dwie strefy do ogrzewania, czyli jedna komora pracuje inaczej, druga inaczej, no to tu może być już mała zagadka. I też nie do końca, bo jeżeli klapy są ustawione te same temperatury, ta sama zasada będzie obowiązywała. Więc słuchajcie, co robimy. Już Wam pokażę taką prostą rzecz, która się może sprawdzić. Jak widzicie, temperatura aktualnie w pojeździe jest 13,1 na podstawie tego czujnika. Wkładamy nasz czujniczek, naszą sondę w nadmuch. No i teraz obserwujemy, co się dzieje. Silnik pracuje, temperatura wzrasta. I zaraz zobaczymy. Ona powinna w którymś momencie zacząć zwalniać. Na razie sobie leci ładnie do góry, więc musimy chwilkę poczekać. Jak ona zacznie bardzo powoli lecieć do góry, to będziemy przerywali nasz proces. Póki na razie sobie jeszcze leci. Generalnie rzecz jest jaka. W międzyczasie ja będę Wam mówił. Z kratki jednej wylatuje powietrze cieplejsze, z drugiej wylatuje chłodniejsze. No, jeden by powiedział, nie ma różnicy, natomiast termometr no, już nam wskaże tą temperaturę. No i dobrze, popatrzmy. Zwróćmy uwagę jedną rzecz. Temperatura prawie zaczęła się zatrzymywać, no nie, jeszcze leci w górę. Niemniej jednak na ogrzewanie na full przy temperaturze, jak widzimy, niedługo będzie 80 stopni, to jest, można powiedzieć, nic. Ale teraz tak, o czym ty, gościu, gadasz? W jaki sposób się dowiemy, że nasza nagrzewnica jest zapchana? Mamy 23,6. Wkładamy naszą sondę w drugie miejsce. Uciekła. No, kurka, ucieka. Chodź tutaj, nie uwylatuj. Wkładamy w drugi, holender, patrzcie, jakiego psikusa robi. Dobra, weszła do góry. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Temperatura spada w dół. Powinna lecieć do góry, bo samochód pracuje, temperatura rośnie. Niemniej jednak na naszym wskaźniku temperatura spada. Co daje nam odpowiedź, którą zaraz Wam powiem. Popatrzmy jeszcze, żeby to nie było, że ja coś czaruję i robię.
nie kręcimy, nic nie robimy, nadmuch jest na full ustawiony, a pod kątem temperatury wentylator tak jak był, nic się nie zmienia, temperatura wylatującego powietrza spadła, no może się zatrzymała i robimy oczywiście przekładkę teraz, wkładamy wylot ten, który był jako cieplejszy i co się z automatu dzieje? No właśnie, z automatu, zobaczcie, włożony jest kabelek tutaj, z automatu nasza temperatura rośnie do góry, co świadczy o tym, że temperatura, nie kręcąc nic, zobaczymy, widzicie, wszystko jest poustawiane tak jak było, temperatura nasza tutaj w tym kanale rośnie. Jak się to ma, jak się to przekłada, dlaczego na tej podstawie ja mogę stwierdzić, że nasza chłodniczka jest zapchana? Otóż słuchajcie, w tym samochodzie wejście, chłodniczka, myślę, że wiecie jak wygląda nasza nagrzewnica, nie? Ona jest prostokątna, prawda? Jest prostokątna i od tej strony lewej w tym samochodzie, czyli przyjmijmy, że to jest ta nasza nagrzewnica, od strony lewej jest wejście kanału i wyjście kanału. Ona dostaje ciepło i ona tę gorącą ciecz przeprowadza na całą naszą nagrzewnicę. I ja już wiem, że ona będąc na dole, centralnie tam w układzie, tak jak jest radio zamontowane, tylko ona sobie siedzi centralnie na dole tam w tapicerce, ona dostaje ciepłą temperaturę, czyli ciepłą ciecz tylko w części swojej centralki, ale tu do tej części już niestety płyn ciecz nie dochodzi. I przekłada się to tak, że ciecz, że może nie ciecz, tylko powietrze, które przelatuje z chłodniczki, przelatuje przez nią, leci sobie do góry centralnie i wylatuje w nasze kanały. I dlatego tą częścią leci chłodniejsze powietrze, tą częścią leci nam powietrze cieplejsze. I w ten sposób, po bardzo łatwej diagnozie, możemy stwierdzić, że nasza nagrzewniczka jest niestety zapchana i będzie wymagała procesu czyszczenia, niekoniecznie wymiany, bo swobodnie możecie wlać ocet, do tego dać kwasek cytrynowy, który bardzo dobrze się sprawdza. W ten sposób sobie wypłukacie ten układ. Wiadomo, że będziecie musieli chwilę pojeździć, ale nie dajcie się naciąć komuś na niepotrzebne koszty od razu na dzień dobry, że podlecicie do warsztatu, proszę pana, mi nie grzeje, więc ile to będzie kosztowało? Ano, wie pan, no chłodniczka używana, 50 zł, sprawna, przyjmijmy stówę, nie? No to stówę, ale robota ile? No wie pan, robota 500 zł, 700 zł, 1000 zł, 1500, no cholera wie, w zależności od tego, jaki pojazd, ile tej elektroniki jest do zdemontowania. A metoda czyszczenia sprawdza się, naprawdę sprawdza się kategorią dolania środka czyszczącego, czyli tradycyjnych babcinych metod, czyli jakiś kwasek cytrynowy, jakiś ocet, pojeździć na tym, na ciepłym płynie, który puszcza. No i zobaczcie, na jakim stopniu, na jakim etapie chłodniczka jest w tym samochodzie zapchana, że temperatura jest 26,7, temperatura silnika jest prawie 90, w samochodzie mi się robi, zaczyna coraz bardziej zimno robić, na zewnątrz jest 3 stopnie. No i teraz pokażę wam jeszcze jeden ten zabieg, żeby nie było, że ja coś tu oszukuję. Nic nie kręcę, nic nie grzebię. Wyciągam naszą sondę, temperatura zacznie spadać. Spada. Wkładamy na drugą stronę. No i patrzcie, co jest na drugiej stronie. Zamiast ona lecieć do góry, leci zimną temperaturą. No właśnie. No i cholera, trzeba lecieć do sklepu, kupić kwasek cytrynowy, który za jakiś czas pewnie znajdziecie, pójdzie cholernie do góry, bo ludzie zaczną go wykupywać w sklepach, tak jak i ocet. Nie do picia, ale będą go lali w układ chłodzenia. Natomiast pamiętajcie, zawsze, zawsze, zawsze zabiegi jakiekolwiek, które wykonujecie, robicie na własną odpowiedzialność, dlatego że zawsze możecie coś sknocić, zawsze możecie coś zepsuć, więc co byście nie mieli potem dalej pretensji, że gościu wam doradził, żeby zrobić taki, 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 się zepsuło. Mi się w kilku pojazdach nigdy nie zepsuło, ale czy wam pomoże? Myślę, że tak, ale przekonajcie się sami, sprawdźcie. Generalnie takim prostym, słuchajcie, urządzeniem, które kosztuje kilka złotych na znanym polskim portalu,
zdobędziecie i takim właśnie urządzeniem, generalnie dowolnym, ale ten pokazuje to bardzo precyzyjnie, będziecie wiedzieli, że ta wasza chłodniczka, która siedzi sobie tam na dole, wprowadzając powietrze do góry, wprowadza go tutaj ciepłe, tutaj zimne. No i to samo jest tam, słuchajcie, no, kratka wentylacyjna dla żony będzie cholera zimna, moja będzie cieplutka, a tak być nie może. Jak równo, to równo. Równy podział, to równy podział. Nie ma tak. No, choć w życiu bywa różnie, nie? Także słuchajcie, jeszcze raz. Jak filmik się przydał, liczę na łapeczkę w górę. A jak klikniecie sobie subskrypcję, to coś tam będziecie wiedzieli nowego, co ja gdzieś tam staram się pomagać, zamieszczać i tak dalej, i tak dalej. Także póki co na razie, słuchajcie, idę się, kurde, zagrzać, wypić coś ciepłego, samochód gasić, bo ileż będę stał w tym korku. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się.